05.20. Jesteśmy dzisiaj w Batumi. Choć wygląda to trochę jak Los Angeles, przyznajcie. Przyszłe Las Vegas, baby! Tam za nami w tle miejsce naszej inwestycji. Pokazywaliśmy wam już 2 miesiące temu, że zainwestowaliśmy tutaj w apartamenty i fitness center. Powstanie tutaj centrum Fit Lovers. Teraz idziemy zobaczyć, jak idą postępy. A z tego co widzę, jest już 18 pięter. Ostatnio jak byliśmy, było 12. Bez oficjalnego wejścia, ponieważ no jak widzicie, nie jest to jeszcze gotowe. Już wam mówiliśmy, że stan surowy będzie zamknięty pod koniec tego roku. Ale przypominając, to jest piętro właśnie Fit Lovers Center, gdzie będzie siłka, będzie basen, będzie strefa wellness. No i póki co no nic się nie zmieniło, nadal jest stan surowy. Ale zobacz, że już jest basen. Kitu i rampa. Myślisz, że to nieodpowiedzialne zrobić skok na czymś, co leży na budowie i nie wiadomo, co to jest? To jest mega nieodpowiedzialne. Idź lepiej popływać. Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego. Na budowie zrobiliśmy już specjalne oznaczenia, że każdy pracownik budowy musi mieć obowiązkowo założone elwariatki z elwariato.com. Dobra, idziemy teraz na najwyższe piętro. No, my ewidentnie idziemy na 18 piętro klatką schodową. Powiem wam, że już trochę się ssapałam. Robisz sobie wizualizację tej palmy? Ostatnio wam mówiliśmy. Bym poleciał, potknął się i zleciał. I by było po wszystkim. Nie, a tak? Tylko po mnie, jakby nieruchomość dalej zostaje dla ciebie. Może? Ostatnio zdradziliśmy wam taką ciekawostkę, że naprzeciwko Portline to jest nazwa tego budynku, będzie znajdowała się taka palma jak w Dubaju. Tutaj będzie widok na tą całą palmę, tego portu nie będzie, on zostanie przeniesiony. I ta palma będzie gotowa już w 2026 roku, a teraz mamy który? 2022, czyli 4 lata. Za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, a tu będzie stała palma. Swoją drogą, czujesz ten przewiew? Patrzaj! No Mateusz! Tobie powinni dać ochraniacze na nogi, a nie kask. Czujesz ten przewiew? Powiedz świeżości. No bo tak, bo tutaj wieje z jednej strony z morza, z drugiej strony z gór. I tu się robi taki, wiecie, mikroklimat. Ja bym chciał mieć tutaj łazienkę. Oszczędzimy na spray. Patrzcie, ile pustaków jest na tej budowie. Który jest wasz ulubiony? Ten, ten czy ten? A może ten? O, co my tu mamy? Na niższych piętrach są już postawione ścianki działowe do apartamentów. Każdy apartament ma... Każdy apartament ma balkon, co jest bardzo ciekawe i według mnie nietypowe, że w tak wysokich budynkach, w segmencie premium, dodatkowo jest balkon dla każdego piętra. Według mnie to jest super fancy, naprawdę. W Polsce się z tym na przykład nie spotkaliśmy, są super wysokie wieżowce, my też w takim mieszkamy, ale tam balkonu ani widu, ani słychu. Tam nawet z oknami jest problem, a co dopiero balkon? Jak już wiecie, Pomela jest nietuzinkową fasjonistką, dlatego mam dla niej prezent. Ale mam dla ciebie prezent. Karty? Co? Karty? Nie. Hi. Good morning. Buty. Bottega Veneta. Modowe, weź mi tak do nogi przyłóż. Zgadnij cenę. 3000. No co ty? 3 zł. Wow, biorę! Kolejny basen gotowy. Można korzystać. Thank you. Dobra, teraz jedziemy do notarki. Trzeba podpisać jeszcze kilka papierków. I mówię, dobra, ale zanim dojedziemy, to impreza! Policja. Dobrze, przepraszam, nie będę. Jesteśmy na kolejnej budowie, sprawdzamy sobie inne miejscówki, żeby porównać, żeby zobaczyć może coś na przyszłość. No i jest kolejna bardzo fajna. Widok też super, jest od razu przy promenadzie. Także no, po prostu piękne rzeczy to powstają. Ciekawe jest to, że tam ma być Infinity Pool. To jest wizualizacja. Moi drodzy, tutaj będzie Infinity Pool. Zaraz obok tego siłownia Fit Lovers. Ponieważ nie chcemy mieć tylko jednej siłowni, chcemy mieć taką, no powiedzmy,
troszkę sieć mniejszych siłowni, większych i celujemy właśnie w apartamentowce. Więc tutaj ta opcja siłowni byłaby z pięknym widoczkiem, z taką przestrzenią, więc na pewno do rozkminy. Mateusz już buduje. On się zdecydował. I jak, panie Januszu, kiedy ukończenie budowy? Jeszcze trochę cegieł mi zostało. Dobra, to do roboty. Dzisiaj mega biznesowy dzień i vlog taki mało rozrywkowy, ale wiecie, jak to jest w życiu. Raz jest śmiesznie, raz jest nieśmiesznie, a my wam pokazujemy codzienność, więc taki był dzisiejszy dzień. Ale jeszcze chciałam poruszyć jedną kwestię, bo w sumie po tym pierwszym filmie, który nagraliśmy o Gruzji, dużo osób się do nas odezwało. Ja nie wiedziałam, że inwestowanie w Gruzji jest już aż tak popularne w Polsce i wszyscy o tym słyszeli, ale w sumie się nie dziwię, bo no, jest to atrakcyjny, wschodzący rynek. I była jedna kwestia, często właśnie poruszana, ceny. Dlaczego w internecie można znaleźć różne ceny bardzo niskie i wyższe? I my już przeszliśmy ten etap, więc mogę wam powiedzieć, jak to jest. Otóż oczywiście no, cena zależy od tego, co kupujecie, tak? Można oczywiście tutaj dostać, są ogłoszenia od 700 dolarów za metr, ale to, jak wiadomo, jest już najniższy segment. To jest coś bardzo ekonomii wykonanego tak z przymrużeniem oka, co oznacza słabe wykończenie, czy zła izolacja budynku, grzyb w pokojach, czego my doświadczyliśmy raz wynajmując w złym miejscu. Waterdoors! Waterdoors! A tu ja wam muszę powiedzieć, jaka jest powaga sytuacji. Ja musiałem zrobić taką instalację, bo słuchajcie, stąd zgrzybiała woda leciała mi prosto na świeży tatuaż. To jest tragedia! Trudne sprawy! Mateusz z Lęborka, grzyb leciał mi na świeży tatuaż. Dlatego my zainwestowaliśmy w segment premium, który jest no 3-4 razy droższy, ale i tak 5 razy tańszy niż w Polsce. I z segmentem premium to jest tak, jak nam powiedziały mądre osoby. You can't go wrong with that. Macie wykończony apartament od A do Z. Macie potem management. Jeśli my na przykład będziemy chcieli wynajmować te apartamenty, to mamy od razu management, którym dajemy jakiś tam mały procent, a oni się tym wszystkim opiekują. No to tak wam powiedziałam w skrócie. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Może tak, może nie. Jak chcecie mądrzejszych ludzi, więcej informacji, kotów z tego rynku, to wam zostawiam w linku kontakt do osoby, z którą my mieliśmy kontakt. I to jest tyle. Lecimy dalej z vlogiem i teraz może ma tu już jakieś rozrywki z zróbmy, bo ona już naprawdę. Co mi oferujesz? Zobaczysz. Już się boję. Mateusz, Boże, pomrę. Chyba musicie tego spróbować, widzowie. Dla wszystkich osób, które mają lek wysoko. Co do notariusza?